Druga nasza placówka, placówka to zło słowo, dom dziecka. Autentycznie dom dziecka. Drugi, jeżeli chodzi o z takim zrealizowany w ramach projektu z regionalnego programu operacyjnego, a trzeci w ogóle w powiecie sokólskim jest to dom dziecka. Przypomnę, Nierośno, siostry salezjanki nam prowadzą, adaptacja budynku należącego do siostry Anny Orpik była dokonana przez Zarząd Powiatu Sokólskiego, ze środków Powiatu Sokólskiego. Wiele prac nakładczych, ale przede wszystkim prowadzenie tego rodzinnego domu dziecka powierzyliśmy właśnie siostrom salezjankom. I od roku 2016, w 15 rozpoczęliśmy pracę. Skutecznie po prostu jest zagospodarowany. W tej chwili jest, niech ktoś mi poprawi, jeżeli się mylę, około 9 tam dzieci, tak? Głównie z powiatu sokólskiego. Drugi dom dziecka tydzień temu, może dwa tygodnie temu, otworzyliśmy w Czuprynowie. Jest pewnie z nami tutaj pani dyrektor. Już 9 dzieci jest tam zaadoptowana. Przyjęliśmy te dzieci jak swoje. Przede wszystkim dzieci z powiatu sokólskiego. I wspaniały zespół. Wspaniały zespół Elżbieterapii. Łącznie ze swoimi koleżankami, ze swoimi dziewczynami po prostu rozpoczęła pracę w tym domu dziecka. A w dniu dzisiejszym, i tutaj poproszę Alę Rysiejko do nas, Alu, dziś jest Ala Rysiejko, nasza wspaniała, i nową panią dyrektor, właśnie zapraszamy, o właśnie, to jest nowa pani dyrektor. Pani dyrektor, w dniu dzisiejszym, o brawo, w dniu dzisiejszym otwieramy Poróżowce. Ja chciałbym, zanim przekażę głos tym wszystkim wspaniałym ludziom, którzy w dniu, wiecie, że to jest okres wyborczy, i się wszędzie śpieszą i mają bardzo mało czasu, ale zanim im wszystkim przekażę głos, chcę tylko wyrazić swoją wdzięczność. Taką autentyczną wdzięczność. Dla Artura Kosickiego, dla Pawła Wnukowskiego, dla Wiesławy Burnos, ten zespół ludzi pozwolił nam i dał nam zielone światło do zrobienia tych domów dziecka. Bez nich absolutnie nie powstałyby domy dziecka. Chciałbym wyrazić gigantyczną wdzięczność mojemu przyjacielowi, wybitnej osobie, Mariuszowi Gromko, który za każdym razem, czy to fotowoltaika, czy to inne po prostu działania, czy nawet doradztwo takie bieżące, czy wsparcie jakiekolwiek finansowe, zawsze Mariusz był z nami. Mariusz, z całego serca ci też dziękuję. Chciałbym podziękować mojemu koledze samorządowcowi, który po prostu w ogóle się nie wahał nawet minuty. Skonsultował to oczywiście z mieszkańcami i po prostu przekazał nam w drodze darowizny Andrzej Humienny, łącznie z przewodniczącym Stanisławem i wieloma radnymi, przekazał nam ten budynek w drodze darowizny. Nie wiem, czy Kaziu, zwracam się do Kazimierza Łabieńca, pamiętasz, i Wiesiu, do Wiesława Henczaruka się zwracam, do Grzegorza Skórskiego. Ja byłem na jakimś spotkaniu z Mariuszem Gromko w sprawie Polskiego Ładu w Warszawie, nie mogłem dojechać, a to wy tutaj obiecaliście mieszkańcom i ręczyliście autorytetem powiatu sokólskiego, że ta inwestycja będzie wykonana, że będzie wykonana w tym standardzie i w taki sposób. I z całego serca wam, drodzy koledzy, dziękuję za to, że macie dobre serce, macie wrażliwość, mądrość i zaangażowanie społeczne. No, dlatego dziękuję pani wojewodzie, że zawsze jesteście otwarci, zawsze podchodzicie z mądrością, taką mądrością, jaką reprezentuje, i klasą, jaką reprezentuje pani wojewoda. I z całego serca pani również dziękuję za wspieranie nas i za pomoc. Celem po to otwieramy te domy dziecka w powiecie sokólskim, żeby one były jak najbliżej rodzin, żeby była praca terapeutyczna z rodzinami, żeby była praca metodyczna z psychologiem, z wieloma osobami, które po prostu dzięki wsparciu tych osób, rodziny po prostu
gdzieś tam się opamiętają i z powrotem dziecko wróci na łono rodziny. To, o to nam chodzi i to jest nasz cel i po to to wszystko realizujemy. Co wspomniał, kilkanaście dni temu cieszyliśmy, radowaliśmy się wspólnie przy otwarciu podobnej placówki w gminie Kuźnica. Wtedy były takie podniosłe nastroje, wszyscy czekaliśmy na tamtą inwestycję. Cieszyliśmy się, że w końcu trafią tam dzieci, gdzie znajdą fantastyczną opiekę, pełną miłości, znajdą warunki do tego, żeby móc dalej się pięknie rozwijać, żeby wykrzesać tam ich te najlepsze talenty, które mają, ale też mieliśmy w głowie i czekaliśmy na ten kolejny, drugi bardzo ważny moment, kiedy się spotkamy tutaj w Chóróżowcach przed kolejną placówką, którą tym wspólnym dziełem razem zrealizowaliśmy. Jak Państwo zauważyli, często przy inwestycjach, które oddajemy na terenie powiatu sokólskiego, można spotkać te same osoby i tutaj nie ma żadnego przypadku. Dziękuję i gratuluję staroście sokólskiemu za to, że potrafił stworzyć tak fantastyczną drużynę. Drużynę, którą pracuje na co dzień, to są pracownicy podlegli mu w starostwie powiatowym, ale też pewną grupę roboczą, która na innych szczeblach wspiera wszelkie dobre pomysły, które wypływają z powiatu sokólskiego, ze starostwa. I to właśnie są ci fantastyczni ludzie, zaczynając od pana wójta, pani marszałek Wiesława Burnos. W zasadzie na każdym etapie, przy każdej inwestycji, przy każdej inicjatywie możemy się spotkać. Dziękuję za tą współpracę. Podobnie Paweł Wnukowski, Bogusława Szczerbińska i wszyscy samorządowcy lokalni z poszczególnych gmin. Myślę, że dzisiaj możemy wieńczyć i radować się, że oprócz tych ważnych inwestycji, które realizujemy, drogowych, oświatowych, budujemy kanalizację, całą masę innych bardzo ważnych społecznie rzeczy, ale ta inwestycja jest szczególnie chyba nam wszystkim bliska, bowiem tutaj dajemy wsparcie tym, którzy najbardziej potrzebują, naszym dzieciom z powiatu sokólskiego. Na skutek różnego rodzaju zdarzeń życiowych, losowych, mieli rodzinę, a już jej nie mają, po to, ażeby tutaj znaleźli swój dom, przystań i mogli być może bezpiecznie wrócić do swoich rodzin. Ja w tym miejscu, w imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego, na ręce starosty sokólskiego Piotra Rećko i pana Andrzeja Łomiennego, wójta gminy Nowy Dwór, składam wyrazy szacunku, uznania i podziękowania wszystkim pracownikom, wszystkim osobom, radnym, którzy przyczynili się do tego, że powstał ten ośrodek. Natomiast pani dyrektor, jednocześnie i życzę, i proszę, ażeby pani każde słowo i słowo każdego z pani pracowników, każda myśl, każde działanie przyczyniały się do tego, że te dzieci, które tutaj będą, będą miały nadzieję na lepsze życie i takie życie będą miały. Wzięłam do ręki zaproszenie, tego cały czas je trzymam ze sobą, zaproszenie, na którym jest przepiękny budynek i pokusiłam się znaleźć zdjęcia, jak wyglądała ten budynek przed remontem i rzeczywiście jest to, można powiedzieć, piękne dzieło. Wspaniale to wygląda i zapowiada się na to, że będzie wspaniale funkcjonowało. I tutaj z tego, co wiem, co dostałam zaproszenie, jest zapisane, że zaproszenie na prezentację placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego Iskierka, utworzonej w ramach projektu placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w powiecie sokólskim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wiem, że wartość tego zadania to około 7 milionów złotych, z czego prawie 6 milionów pozyskane to środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego. To są duże pieniądze, wydawałoby się, ale pieniądze, które zostaną wykorzystane w bardzo dobry sposób. W tej placówce, z tego co wiem, ma znaleźć opiekę 12 dzieci. To
to, można by powiedzieć, mało, ale też bardzo dużo. 12 dzieci, które z jakichś powodów muszą opuścić swoją rodzinę, zostaną odebrane tej rodzinie, rodzinie, która z jakichś tam powodów straciła swoje funkcje opiekuńczo-wychowawcze, nie jest w stanie sama się nimi zająć, nie jest niewydolna wychowawczo. Ale to jest też wspaniałe, że ta placówka znajduje się na terenie powiatu sokólskiego i dla mieszkańców powiatu sokólskiego. Więc będzie można rodziny, które będą mogły odwiedzać tutaj te dzieci, bo to są odległości nieduże. Więc nie będzie problemu chyba z tym, żeby nie będzie utrudniony kontakt z tych dzieci, które tu będą, ze swoimi rodzinami. Myślę, że pan starosta wymienił wszystkich. A jeżeli wszystkich nawet nie wymienił, to ja bym chciał właśnie tym niewymienionym bardzo serdecznie też podziękować, bo tych osób w powstanie tych właśnie ośrodków tak ważnych dla najmłodszych mieszkańców, dla mieszkańców, którzy często nie potrafią upomnieć się o swoje prawa, o swoje cztery kąty, o to, żeby mimo trudnych często sytuacji rodzinnych mieć godziwe warunki do życia. Za to bym bardzo serdecznie chciałbym podziękować dla starosty sokolskiego pana Piotra Reczko wielkimi brawami. Bo to właśnie pan starosta, mimo wielu inwestycji, mimo wielu potrzeb w powiecie sokolskim, dbał o wszystkich. Ma czas i chęci przede wszystkim, żeby dbać o wszystkich. Przecież to nie jest takie wcale tak naprawdę oczywiste, bo i tak jak pani marszałek podpowiada, obowiązkowe, bo w tym programie, jeżeli się nie mylę, chyba że mnie pani marszałek poprawi, to tylko powiat sokólski wystąpił, żeby realizować takie ośrodki. To jest właśnie pokazuje, że nawet w takich sprawach, dzięki świetnemu zespołowi, który powiat sokólski posiada, udaje się realizować wspaniałe rzeczy także dla tych najmłodszych. Bo widzimy także inwestycje infrastrukturalne, które na terenie powiatu sokólskiego powstają. Widzimy inne inwestycje, które są także potrzebne mieszkańcom powiatu sokólskiego, mieszkańcom wszystkich gmin na terenie powiatu sokólskiego. Bardzo serdecznie, Piotrze, ci za to dziękuję, bo to właśnie pokazujesz piękną pracę samorządowca, który umie dbać o wszystkich, ma głowę, żeby pamiętać o wszystkich potrzebach i chce. Chciałbym najmłodszych, najbiedniejszych. Poza tym budynek dostał drugie życie. Pomysł pana starosty, świetny, szybka realizacja. Zostało mi tylko zrealizować też tą drogę, żeby mieszkańcy i dzieci, rodzice mogli tutaj dojeżdżać. A to szczególne podziękowania też dla pana senatora, bo on lobował za tą drogą i dzięki temu jest, jeszcze będzie otwarty. Ale jeszcze szczególne podziękowania dla mieszkańców, bo to oni w pierwszej kolejności od razu, widząc nieszczęście, zawsze się decydują, ale to jest zasługa chyba naszej gminy, bo jeżeli komuś się staje nieszczęście, zawsze szybko i zgodnie zbieramy, pomagamy, tak żeby wszystkich zadowolić, tak? Jeszcze raz serdecznie dziękuję i dla pani dyrektor owocnej i miłej pracy. Z tej okazji chciałbym dla pana starosty, jako gospodarza, wręczyć pewien taki upominek, prezent. I mam nadzieję, że w tym nowym, pięknym budynku znajdzie się miejsce, godne miejsce na ścianie, żeby umieścić ten krzyż, żeby on dalej błogosławił tym dzieciom, którzy tu będą i pracownikom, którzy będą pracować. Panie starosto, pan jako gospodarz. Krzyżyci u nas nigdy za dużo. Powiesiliśmy wprawdzie krzyż na kalu na ścianie. Już, ale ten również powiesimy na znak właśnie tego, co najważniejsze, miłości drugiego człowieka. Także tu jest taka naprawdę wysoka świadomość starosty, zarządu, wszystkich radnych. I chcę też podziękować właśnie tutaj na ręce pani Wisławy Górnos za taką bardzo rzeczową pomoc na etapie pisania wniosku, bo wniosek był pisany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, tu pisały dwie dziewczyny, które później awansowały, są teraz w Wydziale Rozwoju. I rzeczywiście był to trudny wniosek. Pierwszy wniosek nam nie przeszedł, zabrakło tam w zasadzie jednego punktu. I pani Wisława Górnos bardzo merytorycznie nam pomogła, żebyśmy drugi wniosek napisali bezbłędnie. Dziękuję wszystkim państwu, tutaj panu Pawłowi Wnukowskiemu, pani
pani wojewodzie, bo właśnie bardzo dobra współpraca też jest w Urzędzie Wojewódzkim, bo te wszystkie pozwolenia to właśnie od państwa otrzymujemy. Zawsze możemy liczyć na pana senatora. W zasadzie na wszystkich, tak, którzy tutaj są. Ja też chcę podziękować mojej kadrze, to są te dziewczyny. One po prostu są niezwykłe i bez nich to po prostu by się nic nie udało. Tak, nawet dzisiaj. Jestem pewny, że znajdą tutaj swój drugi dom. Personel będzie ich traktować jak własne, czyli jak będą traktowane tak jak przez ojca, przez matkę. Chciałbym po prostu podziękować również dla samorządu gminnego, że wyraził zgodę na oddanie tego budynku, a szczególnie dla mieszkańców, którzy po prostu nie czynili żadnych problemów, byli jak najbardziej chętni, aby to przekazać, aby to dalej funkcjonowało, aby to tętniło swoim życiem. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy przyczynili się do tego. Już wiele było mówione na ten temat i nie będę się wymieniał z imienia, nazwiska, stanowiska i tak dalej. Dziękuję bardzo.